Cześć, tutaj jest KUBI. Witam w pierwszym podcaście inaugurującym nasz projekt, który realizujemy jako SKUBI i Tomek Nowak Quartet, projekt muzyczny Tyrmand, w którym chcemy zaprezentować Wam cztery premierowe utwory inspirowane poszczególnymi książkami Leopolda Tyrmanda. Wraz z tymi utworami będą również podcasty trochę rozszerzające temat konkretnego utworu czy też konkretnych powieści Leopolda Tyrmanda. Rozpoczynamy od utworu inspirowanego powieścią Siedem dalekich rejsów. Jesteśmy co prawda nad Soliną, a nie w Darłowie, w porcie, ale jednak akcenty żeglarskie jak najbardziej tutaj są zachowane i są ważne. Siedem dalekich rejsów to jest taka jedna z mniej znanych powieści Leopolda Tyrmanda, ale absolutnie warta przeczytania i ducha tej powieści staraliśmy się oddać w utworze Nic na pewno, utworze, który skomponował Kuba Płużek, a do którego gościnnie, do którego zaprosiłem Proce NT, który również jest znany z tego, że Leopold Tyrmand bardzo go inspiruje i pojawia się często w jego tekstach. Skąd w ogóle Leopold Tyrmand w twórczości naszego zespołu? Ja już od jakiegoś czasu jestem zafascynowany życiem i twórczością tego pisarza. I w 2016 roku, kiedy zostaliśmy zaproszeni na festiwal Jazz Wolności w Sopocie, kiedy mieliśmy zagrać tam koncert w 60. rocznicę pierwszego jazzowego festiwalu w Sopocie, który otwierał Leopold Tyrmand, wiedzieliśmy, że na tym festiwalu 60 lat później będzie jego syn Matthew, który będzie tak symbolicznie otwierał festiwal Jazz Wolności, tak jak jego ojciec 60 lat wcześniej. No i na tę okoliczność postanowiłem przygotować tekst, który finalnie jest tekstem do utworu Tyrmand to Jazz, który możecie znaleźć na naszej ostatniej płycie Sweet Spot. No ale ten tekst, jak mówię, powstał kilka lat wcześniej i po raz pierwszy został wykonany właśnie w obecności Matthew Tyrmanda w Sopocie na festiwalu Jazz Wolności. Tam w ogóle był super czas, mieliśmy się okazję poznać. Również Michał Urbaniak występował na tym festiwalu. Człowiek, który no, jak najbardziej pamięta Tyrmanda, znał go i w tych czasach uczestniczył, kiedy Leopold Tyrmand jako jeden z pierwszych ludzi po wojnie propagował muzykę jazzową w Polsce. Oczywiście nie wiedzieliśmy wtedy jeszcze, że rok 2020 będzie ogłoszony rokiem Leopolda Tyrmanda, ale kiedy się okazało, że tak właśnie będzie, wpadliśmy na pomysł, żeby zaprezentować właśnie taki projekt muzyczny Tyrmand, który składa się z czterech premierowych utworów. W lipcu, sierpniu, wrześniu i październiku otrzymacie od nas premierowe kawałki, każdy inspirowany inną książką Tyrmanda, każdy napisany, skomponowany przez jednego z członków zespołu. W tych wszystkich utworach pojawi się również Mr. Crime, czyli nieoficjalny szósty członek naszego bandu. Będą też goście, pierwszy z nich Proce NT, o którym już wspomniałem. No i oprócz tej muzyki i tej inspiracji literaturą, również warstwa wizualna jest tutaj bardzo ważna w tym projekcie muzyczny Tyrmand. Mianowicie do każdego z utworów Kamil Jaczyński stworzył grafiki, które nawiązują zarówno do powieści, jak i do klimatu utworów, a oprócz tego Kamil Jaczyński, czyli człowiek, który jest odpowiedzialny za obie wersje okładki płyty Sweet Spot. Polecamy jego twórczość, bo to nie tylko oczywiście nasze okładki i te grafiki. A oprócz tego ten pierwszy utwór inspirowany właśnie powieścią Siedem dalekich rejsów. Jest to utwór wzbogacony o animowany teledysk autorstwa Kuby Kowalskiego i mam nadzieję, że ta muzyka z tym teledyskiem według Was współgra. Mi osobiście bardzo podoba się ten motyw płynięcia w tym teledysku cały czas, w tym animowanym klipie. To jest taka kolejna niespodzianka, która pojawia się w projekcie muzyczny Tyrmand. A jeżeli chodzi o samą powieść Siedem dalekich rejsów, która również później znalazła swoją kontynuację chociażby w filmie fabularnym, w słuchowisku Polskiego Radia, czy też w adaptacji teatru telewizji. O tym najlepiej opowie Wam Marcel Woźniak,
wybitny specjalista, jeżeli chodzi o twórczość i osobę Leopolda Tyrmanda, autor najnowszej, najbardziej aktualnej biografii pisarza, który specjalnie dla nas zgodził się opowiedzieć o kulisach powstawania tej powieści i wszystkiemu, co wtedy temu powstawaniu towarzyszyło. Zapraszam. Siedem dalekich rejsów to powieść, której początki i geneza powstania sięgają drugiej połowy lat 40. Wtedy to bowiem Tyrmand przybywa do nadmorskiego Darłowa na tzw. ziemiach odzyskanych i zbiera materiały do scenariusza filmu, który ma nadzieję pisać. Szybko się jednak okaże, że będzie to niemożliwe. Na drodze ku realizacji tego projektu stanie nie kto inny jak sam Alexander Ford. Nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni będzie Tyrmandowi rzucał kłody pod nogi. Natomiast faktem jest, że zamysłem Tyrmanda jest stworzenie historii o poszukiwaniu jakiegoś dawnego skarbu i ucieczce drogą morską gdzieś do Skandynawii. Tyrmand świetnie zna się na tym temacie, ponieważ nie tylko był marynarzem pływającym po Bałtyku, ale również w Skandynawii troszkę czasu spędził i tę kulturę całkiem nieźle poznał, i to z różnych stron. No więc pomysł na film niestety upada. Później więc zaczyna pisać książkę. Dobija gdzieś do dwóch rozdziałów, po czym w roku 52 wrzuca je do szuflady, zresztą z innymi tekstami, nie mając żadnych szans na wydanie czegokolwiek, ponieważ po pierwsze od 49 roku panuje doktryna socrealistyczna, która wszystkim tak naprawdę wszystko kasuje i disuje. Po drugie, Tyrmand od samego początku jest na bakier i nie pozwala sobie dmuchać w kaszę i tak naprawdę ma na koncie raptem jeden zbiór opowiadań pod tytułem Hotel Ansgar. I tak naprawdę ten Leopold Tyrmand, o którym dzisiaj mówimy, to do czasu wydania Złego w roku 56 tak naprawdę ma na koncie jeden zbiorek opowiadań, jeśli chodzi o literaturę, i to by było na tyle. No więc te Siedem dalekich rejsów sobie leży w szufladzie, to Siedem dalekich rejsów leży w szufladzie biurka, na którym Tyrmand wystukuje swój dziennik 54, leży w szufladzie biurka, na którym Tyrmand wystukuje Złego, wystukuje U brzegów jazzu, i wówczas dopiero Tyrmand znów sięga po te papiery, bo po sukcesie Złego i po Odwilży wydaje się, że Zły daje Tyrmandowi szansę na zaistnienie na rynku literackim i daje mu szansę na wydawanie kolejnych utworów. No w końcu ukazuje się Gorzki smak Czekolady Lucullus, ukazuje się U brzegów jazzu, ukazują się jakieś pojedyncze fragmenty, na przykład wędrówki myśli porucznika Stukułki w Kurierze Polskim w odcinkach, fragment dziennika się ukazuje gdzieś tam też w prasie, więc jest szansa na to, że Tyrmand wyda i faktycznie on podpisuje umowę na kolejne książki, na Siedem dalekich rejsów, na Filipa i na Życie towarzyskie i uczuciowe Warszawy, bo tak brzmi pełen tytuł tej książki. No i Siedem dalekich rejsów zostaje ukończone pod koniec lat 60., ale nie zostanie wydane. Uwaga, z uwagi na obrazoburczość, elementy erotyczne, no i tak naprawdę książka sieje zgorszenie wśród środowiska redaktorskiego i tam oczywiście to jest osobna historia tak naprawdę, kto ma na celu zniszczenie Tyrmanda, ponieważ zarówno są to służby, ale też nie wszystkie jednocześnie, bo wbrew pozorom i wbrew temu, co się myśli o komunizmie i tamtych czasach, mechanizmy komunistyczne były bardzo złożone i niekoniecznie zawsze dobrze naoliwione. Po pierwsze, przepływ informacji wówczas był zupełnie inny niż teraz i na przykład w jakimś jednym wydziale mogło się toczyć śledztwo przeciw jakiejś osobie, podczas gdy w zupełnie innym wydziale inne śledztwo wobec tej osoby było umarzane. Po prostu, no takie to były czasy. No i też wreszcie byli ludzie Tyrmandowi przychylni, co prawda nieliczni, ale byli. I byli też tacy, którzy chcieli go zniszczyć. A kiedy potem jeszcze doszła do tego tak zwana sprawa Piaseckiego, do tego doszły jego kontakty Tyrmanda z ambasadorami amerykańskimi, z których to jeden się okazał być szpiegiem amerykańskim, no to Tyrmand tak naprawdę miał pod górkę już tak zupełnie i u wszystkich miał tak zwaną kosę. I Siedem dalekich rejsów ostatecznie nie zostało wydane. Co zrobił jednak Tyrmand? Dzięki pomocy Tadeusza Konwickiego, który był wówczas szefem zespołu filmowego, okazało się, że jest szansa na realizację filmu. I w roku 62-63 polscy widzowie mieli nadzieję zobaczyć ekranizację tej książki. Scenariusz Leopolda Tyrmanda
na podstawie utworu 7 dalekich rejsów nosi tytuł Naprawdę wczoraj. Zdjęcia kręcono w Darłowie. Główne role zagrali Andrzej Łapicki i Beata Tyszkiewicz. Tam doszedł jeszcze jeden wątek w tej książce. Jakby lokacje pojawiły się również warszawskie. Taki dodatkowy element, taka klamra kompozycyjna łącząca tę historię, w której to mamy mężczyznę, który wyrusza do Darłowa w poszukiwaniu tajemniczego skarbu króla Eryka, króla tak naprawdę krajów skandynawskich i jednocześnie słynnego bałtyckiego kursarza, którego to sarkofag do dzisiaj spoczywa w Bazylice Darłowskiej. No i tenże człowiek spotyka w Darłowie pewną kobietę, z którą wdaje się w romans, ale ich romans jest niemożliwy jakby do realizacji, niemożliwy do przejścia w poważniejszy związek. Tam jest oczywiście też wiele bardzo odważnych scen. Koniec końców nasi bohaterowie razem jednak być nie będą być mogli. No i ten film trafił do kin i zniknął z nich po 3 tygodniach tak naprawdę. I tyle było z historii Tyrmanda w Darłowie, ponieważ ten film tak naprawdę do kin nie wrócił i do dzisiaj jest mało znaną perełką tak zwanych czarno-białych czasów i przez wiele lat był tak zwanym pułkownikiem, czyli filmem odstawionym po prostu gdzieś tam na regał w archiwum, nieprzeznaczonym do kinowej dystrybucji. W Darłowie jednak do dzisiaj o Tyrmandzie pamiętają. Mamy tam ławeczkę Tyrmanda, dom Darłowski Ośrodek Kultury imienia Leopolda Tyrmanda. Wiele wspomnień i atrakcji z Tyrmandem związanych. Żyją nawet do dzisiaj ludzie, którzy pamiętają bytność Tyrmanda w Darłowie podczas zdjęć do filmu Naprawdę wczoraj. A 7 dalekich rejsów? Nie wiem, czy wszyscy w Darłowie tę książkę znają. Nie wiem nawet, czy znają większość niż, czy mniejszość Darłowian. Pewnie mniejszość. Niemniej książka jest bardzo urocza, ciekawa, moim zdaniem troszkę wyprzedziła epokę, bardzo w niej czuć tak naprawdę klimat znany nam z filmów nowej fali, czy to tych francuskich, czy brytyjskich, czy to filmów ze szkoły polskiej lat 50. i 60. A jak już się rzekło, Tyrmand na pomysł wpadł jeszcze w latach 40., więc ta historia moim zdaniem wyprzedzała epokę. Była dobrze skrojoną historią z bardzo wyrazistymi postaciami. Film również był naprawdę świetnie rzemieślniczo zrobioną historią. Andrzej Opicki wspominał po latach, że dobrze mu się na planie tego filmu pracowało, zwłaszcza kiedy spalił jakiejś sali gimnastycznej gdzieś tam na ziemi podczas zdjęć. Natomiast, no cóż, książka nie została wydana w Polsce do upadku komunizmu. Film nie ukazał się na ekranach w kin tak naprawdę nigdy. Nie licząc jakichś przeglądów w XXI wieku. No i niestety ta bardzo barwna i ciekawa pozycja została zapomniana, dlatego dobrze, że są dzisiaj ludzie, którzy chcą tę książkę przypomnieć, a nawet śpiewać o niej piosenki. To był Marcel Woźniak, który opowiedział Wam o genezie powstania powieści 7 dalekich rejsów. A teraz jeszcze Kamil Jakuza-Jaczyński, czyli twórca dedykowanych grafik do całego projektu Muzyczny Tyrmand, opowie o grafice przewodniej do utworu Nic na pewno, która była punktem wyjścia i inspiracją również do animowanego teledysku Kuby Kowalskiego. Kamil Jaczyński. Cześć, z tej strony Kamil Jaczyński. Dziękuję bardzo za zaproszenie do udziału w projekcie Muzyczny Tyrmand. Dla mnie to jest bardzo duże wyróżnienie. To moja nie pierwsza przygoda ze Skubim i kwartetem Tomasza Nowaka. Miałem również przyjemność zaprojektować okładkę albumu Sweet Spot. Dostaliśmy za nią nawet nominację do Popkillera. Także dziękuję bardzo. I co? I teraz kilka słów na temat pierwszego utworu, a w zasadzie okładki do pierwszego utworu inspirowanego powieścią Leopolda Tyrmanda 7 dalekich rejsów. Tak wygląda ta okładka. Tak wygląda w oryginale, ponieważ na YouTubie możecie zobaczyć animowaną jej wersję w postaci teledysku Lyric Video. W innych serwisach streamingowych pojawi się tylko kwadrat, zatem tak wygląda całość. Skoro akcja tej powieści rozgrywa się w Darłowie, to nie mogło zabraknąć pięknej darłowskiej plaży z fantastycznym żółtym bałtyckim piaskiem, a także ryb. Ryb, które naprawdę występują w Bałtyku. Zatem na tej okładce pojawia się szprot i śledź. Jest także kuter rybacki, podróżujący po falach Bałtyku, a także wprawne oko zauważy tutaj koronę. Korona, bo przecież powieść toczy się wokół zaginionego dzieła sztuki, tryptyku Eryka Pomorskiego, księcia Słupskiego, króla Danii, Norwegii i Szwecji. To była bardzo kolorowa postać. Jego zamek znajduje się w Darłowie i wszystkim Wam polecam dowiedzieć się, kim on naprawdę był.
No i co? Zapraszam Was do słuchania utworu i do czytania powieści Leopolda Trymanda, Siedem dalekich rejsów. To był Kamil Jaczyński, który opowiadał o swojej grafice dedykowanej utworowi Nic na pewno. Kamil będzie towarzyszył nam w kolejnych odcinkach podcastu, jak również Marcel Woźniak. A my widzimy i słyszymy się już pod koniec sierpnia, kiedy będziemy mieli dla Was razem ze SKUBI i Tomek Nowak Quartet utwór inspirowany złym, a gościnnie wystąpi w nim Afrojax. Do usłyszenia, pozdrawiam.